Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję, sesję numer 2 z Jacka X Combat Racing na PlayStation 2, ale jest to ogrywane z konsoli PlayStation 4, because of tak, ponieważ mi się tak podoba. Jak widzicie, obecnie robimy Red Eco Cup, mamy 18 z 27 medali i to, co się teraz dowiedziałem poza jakby odcinkiem, jest dosyć interesujące, dlatego że z tego co widzę, to każdy Eco Cup ma inną klasę. Na przykład właśnie Red Eco Cup to jest klasa pierwsza, Green Eco Cup to będzie klasa druga, Blue to będzie klasa trzecia, a Yellow, czyli ostatni Eco Cup, to nawet nie wiem co to tam dokładnie jest napisane, ale to chyba jest All Classes, tak mi się przynajmniej wydaje. No i co, poprzednim razem poznaliśmy fabułę gry, czyli po prostu wzięliśmy udział w wyścigu, ponieważ można by powiedzieć, że córka Crew chciała bardzo, abyśmy wzięli udział w wyścigu, dlatego żebyśmy udowodnili coś tam, że jesteśmy kurde zajebistymi ścigaczami, że potrafimy coś więcej niż tylko ratować świat w postaci klepaniu złoczyńców. No i poznaliśmy naszego czempiona tych Red Eco Cupo, jakim jest po prostu Razer, i z nim prawdopodobnie będziemy się mierzyć. Nie wiem czy dzisiaj, ale jest to bardziej niż pewne, że będziemy się z nim mierzyć, dlatego że każdy Eco Cup ma swojego czempiona, no i naszym tutaj rywalem będzie Razer. Dobra, skończyliśmy ostatnio właśnie Crash City oraz Spargus City. Tu mamy zrobione już wszystko na maksa, więc teraz przyszedł czas na Haven City i na Clifftop Battlefield. Śmieszna nazwa, muszę przyznać. Artifact race, Jack. You'll need to collect as many artifacts as you can, and the one with the highest count wins. When an artifact appears, get there first and it's yours. Of course, there'll be lots of competitors out there, so you'll have to be the fastest and the smartest if you want to win. But I know you can do it. Okej. Więc artifact race polega jakby na tym, że będziemy musieli tutaj artefakty zdobywać. Tak więc weźmiemy sobie oczywiście najszybsze auto, jakie mamy możliwość do wzięcia. I właśnie to będzie Dragonfly, ponieważ on ma bardzo dobry silnik, gearboxa, armor oraz turbo, więc myślę, że się nam tutaj to autko przyda, że tak powiem. I co, jedziemy z koksem, proszę państwa. Trzeba będzie tutaj pozdobywać artefakty. O! To są te artefakty z Jacka trójki, co zbieraliśmy. O, proszę. Więc jedziemy z koksem, proszę państwa. Nie ma to tamto, kurde. I te artefakty są, jak widzicie, oznaczone jakby tymi właśnie oto dużymi tymi. Tymi oto takimi właśnie żółtymi. Kurwa, nawet nie wiem, jak to nazwać. Ciężko mi jest to nawet nazwać, powiem wam szczerze. W każdym razie po prostu są one oznaczone na mapie w ten oto sposób i po prostu musimy je zbierać. Oczywiście przeciwnik również może zbierać, tak więc może się zdarzyć tak, że i przeciwnik i my zdobędziemy ten sam artefakt. Najważniejsze jest to, żeby ich jak najwięcej zebrać w przeciągu tych tam 4 minut, jak widzicie na timerze. No ale właśnie tutaj kurde już mi zabrali. Tak więc Eddie bodajże, to był ten właśnie z tą maską, co nie? To był Eddie chyba. No on ma w każdym razie sporo artefaktów już zebranych, co mi się trochę nie podoba. Nie licząc tego, że Thorn ma jeden i ten przygłup ma jeszcze dwa. Tak jak my zresztą. Ashlyn póki co ma zero, ale mnie kurde tutaj ciągła. A nie, to nie był Eddie, to chyba był Cutter ten właśnie, co ma teraz 3 też artefakty. To chyba był on, tak mi się wydaje. Dobra, mamy 4. No tego to ja nie chciałem zrobić w ogóle, więc to wyszło kompletnie z czapy. Tam oni się kurde widzę naparzają. Jaki dzisiejszy czas przewiduje na sesję? Nie wiem. Tak szczerze powiedziawszy, to nie wiem. Zobaczymy, co, ile tam, w ilu minutach ja się zmieszczę, w sensie w ilu godzinach się zmieszczę, no bo to jest sesja numer 2. I niestety, no ale tak jak już
mówiłem poprzednim razem, to powtórzę tu i teraz. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniej sesji, to radzę wam się zapoznać w wolnej chwili. Tej serii inaczej nie będziemy robić. Tę serię robimy odcinkami godzinnymi, czyli dosłownie sesją nagraniową. Dlatego, że gdybym miał to robić odcinkami po 20-30 minut, to sesja, znaczy seria by ona trwała, z tego co się orientuję, byłaby długości jacka trójki, jak nie jacka dwójki. A wolę tego bardzo uniknąć. Wolę tego uniknąć z tego powodu, gdyż nie chcę, żeby kolejna seria trwała nie wiadomo jak długo, a do końca tego roku chcę jeszcze inne serie nagrać. Dlatego tutaj myślę, że w taki, a nie w inny sposób sobie poprowadzimy jacka X. Ja już widzę, że komputer troszeczkę zrobił się trudniejszy tutaj. W sensie przeciwnicy troszeczkę bardziej myślą, przez co ja mogę to teraz przegrać i to szczerze jest bardzo prawdopodobne, więc dlatego bierzemy dupę w troki i się skupiamy, bo jesteśmy naprawdę w dosyć nieprzyjemnej sytuacji. Chociaż dobra, co ja to tam jak to ja, Ashley ma przesrane, bo ona ma tylko 3 artefakty zebrane, tak więc to trochę lipa w ciul. Ale sam fakt, że Thorn nie. Nie wiem, który z nich, kuźwa, no nie wiem jak oni tutaj teraz się nazywają, bo to jest właśnie najgorsze. Ich imiona się wyświetlają, kiedy do nich przyjeżdżasz, ale teraz na przykład nie możesz odgadnąć, który tu ma najwięcej punktów, ale stawiam, że ten, kurde, śmietnik. Ten Eddie cały, bo Eddie to mnie, kurde, prześladuje dosłownie w tej grze. Fryer, kurde. Tego, kurde, albo Shiv. Który z nich? Ale my zdobywamy 10. 10. Elo. O to chodziło właśnie. O to właśnie chodziło. Dobra, ten z... mamy w ogóle sobie tutaj zapisane. Dobra, czyli kto nas tutaj doganiał? Eddie, oczywiście, że Eddie. No, no mogę się, kurde, tego spodziewać, bo Eddie to jest śmieć, kurde. Myśli, że, kurde, jest w stanie mnie przegonić. Co za bałwan. Co za bałwan, bez kitu. A, kolejny złoty medal, że tak powiem, zebrany. I w Haven City to mamy póki co na tyle, ponieważ tu mamy Forbidden Jungle oraz Sewer Raceway, ale to są zablokowane nam, dla nas poziomy. Więc teraz przechodzimy do poziomu Icelands, a raczej do świata Icelands w Red Eco Cup. I mamy tak, Icebound Citadel, Mountain Highway, Frozen Speedway oraz Timberline Track, ale my póki co mamy tylko te dwa odblokowane, czyli Icebound Citadel i Mountain Top Highway. Coś mi się, kurczę, pieczone wydaje, że to są właśnie poziomy z jacka jedynki, tylko troszeczkę bardziej subgrade'owane. Dobra, to już wiemy, na czym polega Death Race, już zresztą, jeżeli wy nie wiecie, ponieważ tutaj oczywiście zamknąłem mordę prezenterowi Mizo. Jeżeli wy nie wiecie, na czym to polega, no to polecam wam zapoznać się z poprzednim, że tak powiem, poprzednią sesją. No i co, jedziemy z koksem, kurczę, pieczone. Trzeba tutaj, kurde, śmietników, że tak powiem, rozpieprzyć. No i co, no, co ja tu mogę powiedzieć? No to jest coś, co właśnie już robiliśmy poprzednim razem, czyli tak naprawdę robimy cały czas to samo, tylko że w zupełnie innej scenerii. W scenerii teraz zimowej, w bardzo zresztą fajnej krainie, muszę przyznać, w sensie w bardzo fajnym poziomie to robimy. Bo, kurczę, pieczone, to mówię, no przypomina mi to bardzo właśnie... Nie pamiętam, jak ten poziom z jacka jedynki się teraz nazywał. Ten zimowy, gdzie trzeba było jakby zdobyć tam czerwone iko i się napieprzać z pozostałymi. Pewnie sobie w montażu przypomnę i dam wam jakby nazwę tego poziomu z jacka jedynki. Niemniej jednak po prostu, no kurde, mam nostalgię, jeżeli chodzi o podobne tego typu lokacje. Więc dlatego nie dziwcie się, że mi się to będzie kojarzyło po prostu z jackiem jedynką, dlatego że po prostu, no, te lokacje były w tej części i... Z tego co pamiętam, grając w jacka dwójkę, nie było żadnej zimowej lokacji, no bo nie było. A tym bardziej grając w jacka trójkę nie było, więc no takie trochę rip, nie? Szkoda. Szkoda, naprawdę bardzo szkoda. Ale dobra, ponieważ ja sobie tutaj jadę i strzelam do tych oto ziomeczków, to może porozmawiajmy zupełnie o czymś innym. Trochę niezwiązanym z tą grą, dlatego że tak jak mówię, nie chcę jakby całego swojego komentarza opierać na tym, że tutaj wam będę mówił cały czas co ja robię i będę się podniecał, nie wiem, soundtrackiem, który zresztą w tle leci. Jak chcecie, to sobie teraz, nie wiem, posłuchajcie,
jak nie będę strzelał, to pewnie coś będziecie słyszeć albo będziecie w miarę głośno słyszeć, bo soundtrack tutaj jest też w miarę głośny. Tak więc posłuchajcie sobie chwilę i zaraz sobie porozmawiamy na zupełnie inne tematy, tak żeby... No, tak więc coś tam może usłyszeliście, mam przynajmniej taką nadzieję. W każdym razie, wracając jakby i mówiąc już na zupełnie co innego, to tak, no, nagrywam to w sumie dzień później, po tym jak nagrałem wczoraj pierwszą sesję. Tak więc to jest to dosyć spójne, muszę przyznać, aczkolwiek nie wiem, czy będę jutro na przykład nagrywał Sejaka X. Bo wolałbym też za inne gry się wziąć, na przykład wolałbym już tego Alladyna zacząć. Ponieważ uważam, że te dwie sesje, które są teraz, które teraz będą z Jacka oczywiście na YouTubie, to wydaje mi się, że to też całkiem sporo i tak będzie jak na rozpoczęcie serii już. No i co? Moje plany na dzisiaj są na przykład takie, żeby dzisiaj streama odpalić później. Standardowo, bo dzisiaj wtorek, byłem w robocie na 4 godziny. No i... tam pewnie pocisnąć sobie w jakieś gierki, standardowo pewnie w CS-a z chłopakami i może nawet i w Blotted Bacon albo nawet w Don't Starve'a, bo ostatnio mam zajawkę na Don't Starve'a, Together zresztą. Zobaczymy, co tam dalej będzie, co tam w trawie będzie piszczeć. Welcome back to the GT Blitz Show. Seth, the network has decided in their infinitesimally small wisdom to add a co-host to my show. I can't imagine anyone outshining yours truly, but alas, please give a lukewarm welcome to my new color commentator, as it were, Mr. Pecker. Thank you, GT. And hello to all you peoples out there watching. I'd like to thank the network for choosing me to save this anemic little show. Yes, well, welcome aboard, Pecker. That's it! Who's his agent? Pecker always gets the sweet gigs in these adventures. My first network assignment has been to investigate the rumored super bet on this year's big championship race. Sources say a high-level underworld crime connection is involved. But sadly, my sources won't return calls and are now missing and are probably dead. But Pecker is not so easily swayed. I will uncover the truth and report my findings right here on our show, GT. Of course you will. And let me just say it's going to be so great working with you. You too, Blitzman! Oops, sorry. Why, you little bird! Jak widzicie, Mizo ma teraz swojego tutaj nowego koleżkę, który mu będzie z nim obserwował to, jak sobie radzimy w wyścigach. Jest to Pecker, a Pecker, jak dobrze pamiętacie, to w Jacku dwójce to była papuga Onion, która tłumaczyła to, co Onion chciała nam przekazać z języka prekursorów. Również pojawił się w Jacku Trójce, gdzie nam towarzyszył na początku gry. I teraz tutaj debiut, teraz oczywiście zadebiutował w tej grze. Tak więc, no... cóż, fajnie. Nie powiem, że nie, fajnie. W Haven City nam się coś odblokowało, Forbidden Jungle. Więc można tutaj przyjechać sobie. A, Freeze Rally, dobra. No to to już wiemy, o co chodzi, nic nie musimy tutaj oczywiście słuchać, dlatego że my wiemy, na czym polega Freeze Rally. To są po prostu czasówki. Robiliśmy to zresztą pod koniec wczorajszej sesji, więc teraz mamy tutaj to jako, można by powiedzieć, prawie że początek tej sesji. Tyle, że robione to jest w Haven City w Forbidden Jungle. Kurde, naprawdę, Forbidden Jungle mega mi przypomina, kurde, Jacka jedynkę, bez kitu, dosłownie. Jak tak patrzę sobie na ten poziom, to dosłownie jakby widział taką lokację z Jacka jedynki, tyle że po prostu zupgrade'owaną pod wyścigi zrobione. W sensie zrobioną pod wyścigi, no nie? Coś pięknego. Ale tak, troszkę ubolewam nad tym, że Jack X nie ma takiego stricte adventure mode jak w Crashu Team Racing. Mówię, to jest po prostu jest takie przyzwyczajenie jakby do tego, co dostaliśmy w Crashu Team Racing i trochę myślałem, że Naughty Dog zrobi, że tak powiem, powtóreczkę z rozrywki. No ale się okazało, że jednak no nie zrobili. Trudno się mówi, no. Nie można, że tak powiem, mieć całe życie to samo, nie można mieć wszystkiego.
A więc no musimy się pogodzić z tym, co tutaj mamy. Musimy cieszyć się z tego, co mamy. Co nie zmienia faktu, że jednak fajnie by to wyglądało w mojej opinii. I mówię, naprawdę przepraszam, że ja tak trochę z profilu teraz tak do was rozmawiam, że bardziej od boku, że nie patrzę się powiedzmy do was. No ale to jest spowodowane tym, że wiadomo, mam dwa monitory i na tym monitorze mam jakby w razie co małe podpowiedzi wypisane w OpenOffice odnośnie imion postaci, bo no jak wiecie, no Jacka X nam najgorzej chyba z całej serii Jacka. I dlatego z imionami tych tutaj obecnych niektórych postaci mogę się mylić. Poza oczywiście naszymi postaciami, których już znamy od Jacka dwójki. No to tak to wiadomo, no ciężko jest się pomylić. Ale nie zmienia to jednak faktu, że no łatwo jest się pomylić, kiedy widzi się nowe postacie i można zapomnieć, jak dana postać ma na imię. A ja wolę mimo co mieć zapisane, żeby później nie było, że ale on się tak nazywa, a ty powiedziałeś tak, no nie? Wiadomo, o co chodzi. Wolę uniknąć takich później komentarzy. Kurde, została nam poniżej minuty nam zostało, żeby zdobyć złoto, więc ja bym proponował trochę przyspieszyć. Ha! Teraz to jest dobre, kurde. Pomidor sesję temu. Nie, mi nie zależy na goldach, nie? Co będzie, to będzie. Pomidor teraz. No musimy się pośpieszyć dlatego, bo zaraz ten gold nam ucieknie. Pch. Ale hipokryta jesteś, kurde. Ale hipokryta, Michał, jesteś. Każdy jest w pewien sposób hipokrytą. Na pewien sposób. No ale trudno się mówi. Mam nadzieję, że się uda. Jeżeli się nie uda, to trudno. No też nie będę, kurde, ryczał. Jakby można to powiedzieć, że mam inne zmartwienia niż żeby płakać nad tym, że mi się golda nie udało zdobyć w Jacku. Oj, szybko, 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 szybko. Tak, Daxter. Tak, tak, tak. Woohoo! Patrzcie na to, patrzcie, kurde, jak pięknie zrobione. Oj, oj. Tam jednego żeśmy zgubili. Ja wiem nawet, gdzie żeśmy go zgubili. No ale sam fakt, minuta 36, elegancka, kurcze pieczone. Nara, lecimy dalej. Precursor Temple. O, Precursor Temple. To też była lokacja z Jacka dwójki. Tara, to jest tak. 6 na 9, 9 na 9, 6 na 6, 3 na 12. O kurde, ja pierdziule. To zróbmy Precursor Temple. Okej, Circuit Race to już wiemy. Wiemy oczywiście, o co tu chodzi, nie jesteśmy tempakami. Circuit Race to po prostu zwykły wyścig i tyle w nadzwyczajnym świecie. I tu mamy prezentację naszych tutaj przeciwników, z kim będziemy jechać. Tak więc bez zbędnego przedłużania jedziemy z Koksem. Pomogę tutaj przy okazji Mizo, żeby on kurde za dużo nie pierdolił. Więc dlatego tutaj poskipowałem co po niektóre cutscenki. Precursor Temple to trochę... Troszeczkę teraz w sumie inaczej prezentuje się ten poziom, zupełnie inaczej. To tak jakby to nie był ten poziom, który znam. Nie wiem, wydaje mi się, że niektóre nazwy poziomów są tylko i wyłącznie tak bardzo kojarzące się z Jackiem dwójką i trójką. Dwójką, jedynką, dwójką i trójką, a w rzeczywistości po prostu nie odzwierciedlają tego, co już zwiedzaliśmy. A jak już odzwierciedlają, to trochę w tak mega zupgrade'owany sposób. Ale ten poziom to akurat muszę przyznać, że jest piękną areną. Piękna arena, kurczę pieczone. To mi bardzo przypomina Crasha Nitro Kart i Tiger Temple. Tiny Temple. Tiger był w Team Racing. Tylko że w takiej wersji bardziej nie nocnej, a za dnia. No i przede wszystkim nie ma tutaj tych całych posągów, które z boku były i ci mogły ziać ogniem, żebyś ty się spalił, że tak powiem, no nie? Tego co prawda nie ma, ale sam w sobie poziom bardzo przypomina mi Tiny Temple z Crasha Nitro Kart.
lub też Crasha Team Racing Nitro Field. Thorn jest, widzę, tutaj pierwszy. Ja póki co nie mam żadnej broni, która mogłaby go unicestwić, szkoda. A nie, mam! To wystarczy, że tych tutaj, kurde, unicestwiam. O Jezus Maria, o Jezus, Jezu, Jezu! Ja tu powtarzam, nie, to nie ma takiej nawet, to nie ma nawet racji bytu, żeby dalej trwał ten wyścig w ten oto sposób. Pewnie bym i tak czy siak ich dogonił, ale chodzi o sam fakt, że jednak tu za dużo zwrotów akcji się wydarzyło, o których nie powinno się w ogóle wydarzyć. Obok mnie jest Eddie Śmietnik, tu jest Thorn, Ashlyn, Shiv. Ashlyn sobie oczywiście spadła dalej, dlatego że ja ją prześcignąłem. Cóż za ironia losu. Jezus Maria, mimo że to jest naprawdę fajne auto, to jednak, kurczę, pieczone za bardzo się ślizga. To ja to tak zauważyłem. Dobra, prześcignij go. Bądź chociaż w tej topce. Uda ci się. Dokładnie. Jesteś w topce, kurde. Tego właśnie bardzo nie lubię. Tego właśnie bardzo nie lubię w tych pojazdach. Że one właśnie się tak mega ślizgają. I nie wiem, czy to wszystkie tak mają, czy ten. Bo poprzednim pojazdem co prawda też się trochę ślizgałem, ale chyba nie aż tak jak tym. Bo ten tutaj po prostu, nie wiem, on jest trochę za bardzo... Kurczę, nawet nie wiem, jak to określić. Za bardzo zwrotny on jest, no nie powiedziałbym. No, za bardzo go zarzuca. O, to chciałem powiedzieć. O, i oczywiście przy okazji do lawy wpadliśmy. Raczej nasze auto zrobiło rip, które się rozsypało na kawałki i wpadło do lawy, tak więc pozdro 600 na rejonie. Incoming. Dobra, wyścig trwa 2 minuty, a my dalej się nie zbliżamy do tego. A nie, zbliżamy się. W ogóle to jest śmieszna sprawa, że zamiast 3 okrążeń, to tutaj mamy 2 okrążenia tylko. Znaczy, z jednej strony to jest fajne, bo patrząc na długość tych map, to troszeczkę danie tutaj 3 okrążeń, to za każdym razem, każdy wyścig trwałby po 7 minut, jak nie więcej. Ale z drugiej strony to jednak jest trochę takie niecodzienne w grach wyścigowych. O, o właśnie, kurwa. I widzicie, i taka cutscenka, że na chwilę ekran będzie czarny, sprawia, że... Sprawia, że po prostu my raptem jesteśmy, nie wiem, czwarci albo... No, że jesteśmy na 4. miejscu. Ponieważ nawet nie możemy ruszyć do przodu, dlatego że musi się na chwilę obraz ściemnić, żeby później się rozjaśnić i przedstawić mi brutalną rzeczywistość, że ja tak naprawdę nie jestem drugi, tylko czwarty. I to jest bez sensu. A tam ktoś się chyba... Ej, co to za czerwona kropka? Co to ma być? Czy to jest ostatni przeciwnik, który jest na samym końcu? Kto tak dał dupy? Chyba, że to jest jakaś, nie wiem, broń, która, kurwa, zostanie tam aktywowana. Ale nie, bo to coś jedzie i to jest okrągłe. Nie wiem, co to może być, tak szczerze. Dobra. Tutaj musiałem się troszeczkę skupić, wybaczcie. No i świetnie, widzicie, patrzcie, kolejny raz zostałem spowolniony. No i teraz jest dobre pytanie. Jak my to zrobimy? Jak ja będę pierwszy, skoro już Eddie jest, kurwa, śmietnik pierwszy?
A, i już kurwa prześcignął. Śmieć jeden, ja pierdzielę. Jezus Maria. Tutaj chyba zrobimy tak, że jednak ja tutaj sedytuję wam, bo to nawet nie ma sensu pokazywać po raz kolejny tego wyścigu, tak więc... No i się udało. Chief nam był, kurde, bardzo blisko na ogonie, bo już chciał mnie zbombardować pod koniec, ale jemu się to na szczęście nie udało, tak więc chuj mu w dupę, brzydko mówiąc. I możemy lecieć dalej. O Jezus Maria. There you are, Jack. Getting some local color? You certainly need it. You're positively pale on screen. Listen, I just wanted to tell your group that you can earn cool gadgets performing odd jobs for the commission and others. What kind of jobs? What kind of gadgets? Good stuff. For instance, there are some dirt-forming robots that went berserk in the Crass Dirt Stadium. They need to be destroyed before someone gets hurt. Hunt them all down, and you'll be rewarded. Sounds good. Sounds dangerous! It is. But the prizes are good, and you'll need them. That is, if you want to continue upgrading your car to keep up with the Joneses. The job's waiting if you want it. But be careful. We wouldn't want to hurt one of our star up-and-coming racers. Przed Mizę i nam popierdolił głupoty, coś odnośnie tam w ogóle jakieś farmazony pierdolił, więc nawet nie będę wam tego tłumaczył, ponieważ nic szczególnego, skoro i Jack i Daxter mu tam odprysknęli, tak więc można było zobaczyć, co on tam popierdzielił. Dobra, 30 na 42 medali, Jezu, to dalej rośnie, cały czas rośnie. Mamy jeden złoty Grand Prix, co tu chodzi? Aha, tak, faktycznie zrobiliśmy. Więc teraz, żeby odblokował nam się drugi Grand Prix, to potrzebujemy mieć 36 medali, później 50. Okej, dobra, to będę miał to na uwadze. Crash City. I teraz nam Dirt Stadium zostało. Zobaczymy, co tu będzie. Collect as many points as you can, but watch out for the other racers. They'll find ways to steal points right out from under you. Show no mercy, I say. Okej, Sport Hunt, czyli będzie po prostu to naparzanka, w innymi słowy, bo rozpoznałem to po tym celowniku, który był przy nazwie Sport Hunt. No, jesteśmy my. Dobra, co tutaj będzie? Napierdzielanka, kurcze pieczone, proszę państwa, napierdzielanka, coś co już chyba też mieliśmy poprzednim razem. To jest dosłownie to samo, więc chyba niepotrzebnie, kurde, dałem głos tutaj, że tak powiem, mogłem, że tak powiem, to zeskipować sobie, ale dobra, trudno. Ale nie, czekajcie, to nie jest trochę do końca to, co mieliśmy. Bo tutaj naparzamy w jeden obiekt, a nie w siebie. Aha, czyli jednak dobra, czyli jednak nie spieprzyłem tego. Mogło być gorzej, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, 2-2-1-0-0. Następny, kurde, następny, gdzie jest? O nie, Ashley ma 4, kurde. Jak ona to... jak ona tyle punktów zrobiła tak szybko? 5 już ma. Co za typiara. Szybko, 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 bierz power up. Jedziesz, nadganiasz to. Musisz to zrobić. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. No nie, no tak to kurde, to ja nigdy nie dojadę. No przy okazji, kurde, explosion było. Explosion mi w mordę. Wyłaź stąd, wyłaź i...
Dawaj, 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 dawaj. Dobra, my nadganiamy. Ashley dopiero co, kurde, tam stanęła w punktach i bardzo dobrze. Najwidoczniej tak musiało być, ale niepokoi mnie to, że minuta tylko została, tak więc skupiamy dupsko. Skupiamy dupsko na tym, żeby zestrzelić tutaj co po niektórych. Jak to kurwa brzmi, skupiamy dupsko, co ja gadam w ogóle? Sześć, 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 sześć zer. O, oho, sześć zer. O, oho, sześć zer. Siedem. Może nie 7 zara, ale przynajmniej już mamy więcej punktów. 5, 6, 2, 2, 2, 1, 7. Śmieszna punktacja. Dobra, to jest w ogóle jakaś koparka, czy co to kuźwa jest? Co my w ogóle niszczymy? To nawet gra nam nie powie. Się domyśl, kuwa, sam, co ty niszczysz. Bez kitu. Naprawdę. Aha, ja i Jaszyn mamy 8, czyli zremisowaliśmy, ale mam tak czy siak złoty medal. Aha, okej. Ale mam to zaliczone, na to wygląda, bo mam pierwsze miejsce. Uuu, jakąś nową brykę dostaliśmy, cover your air. Here comes another car for the winner. The Howler 99. Uuu, ale bryczka. Timberline Track, okej. Dobra, 9, 12, 6, 3 na 15. O, proszę bardzo, coś tutaj odblokowaliśmy. Icebound Citadel, dobra. To już wiemy. Tu nawet nie trzeba nam tłumaczyć. Po prostu jedźmy. Po prostu jedźmy, już tam wyjebane, co tam ten typ pierdoli tam. Zobaczmy ten wyścig. Co to dokładnie jest? To mi, kurcze, pieczone przypomina. Ja wam powiem, co mi ten wyścig przypomina, jeżeli chodzi o samą trasę w sobie. O, impressive knockout. Widzicie? Patrzcie, jak żeśmy się pozbyli przeciwnika. To mi mega przypomina Meteor Gorge, połączony z... połączony z... Barin... Kurde, nie pamiętam, jak tamten poziom się też nazywa. Też z Nitro Karta to był poziom. Ale czekajcie, nie, ten poziom zwiedzaliśmy już. Tak, to... ja wiem, co to jest za poziom. To jest ten poziom z początku gry. Tam w trybie treningowym. Tylko, że teraz mamy tutaj śnieżki, co spadają. Znaczy, kule śnieżne, przepraszam. Nie śnieżki, tylko kule śnieżne, co spadają. Co ja, kurde, pierdzielę? No bez kitu, to jest ten poziom. Take it fire! O Jezus Maria, ja to czasami mam jakieś ułańskie fantazje. No to w sumie to mogę co jedynie dodać do mojego komentarza z poprzedniego poziomu, jeżeli chodzi o poziom treningowy, to, że to mi się właśnie mega kojarzy nie tylko co z planszą zimową z Jacka jedynki, co jeszcze właśnie z Nitro Kartem bardzo. No bo to naprawdę są takie bardzo zbliżenia. No kurczę, jakbyście zobaczyli te plansze wszyscy i tak nałożyli taki delikatny upgrade, to myślę, że mielibyście podobne zdanie co ja, tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się oczywiście mylić, bo to wiadomo, każdy interpretuje na własny sposób. Ja interpretuję to w ten sposób, bo jest to według mnie całkiem słuszny sposób, ale wy możecie inaczej to interpretować. Dobra, i mamy już drugie i zarazem ostatnie okrążenie, tak więc
Streszczamy dupsko. Getting sideways. O, proszę. Heh, trofkę żeśmy nawet zdobyli. Kurde, to dzisiaj to my kosimy te trofki. Proszę państwa, może nam się uda platynkę zrobić w tej gierce. Wtedy będę miał wszystkie jacki na PS4 splatynowane. Muszę się za jacka trójkę wziąć, jeżeli chodzi o platynki, bo tam to muszę zdobyć te kurde pieprzone precursor orby, których wiadomo, no nie byłem w stanie zebrać, dlatego że aż tylu chyba tych orbów nie ma w tej gierce. Więc chyba trzeba będzie albo użyć kodu, którego użyłem w jacku trójce na PS4, przez co miałem po prostu spam trofek. Albo nie wiem. Albo jakoś zgliczować. Tylko z tego co ja słyszałem, to ponoć ten glitch został spaczowany z tymi orbami. Nie wiem, jeżeli ktoś się orientuje w fandomie jacka i robił to na PS3 i ma taką możliwość dalej robienia, to niech mnie poinformuje, to wtedy najwyżej zrobię sobie tam zrobię sobie wtedy tego glitcha i najwyżej pokażę wam potem, że udało mi się tą platynową trofkę zdobyć w jacku trójce. Żeby nie było, że kurde, nie wiem, zmyślam czy coś. Bo niektórzy nie wchodzą na przykład na mój profil na PS-ie i nie widzą na przykład moich tych trofek. A i dlaczego w ogóle nie pojawił się bonusowy odcinek z jacka trójki? Bo w jacku dwójce było coś takiego, że tam pokazywałem te misje na precursor orby. To jest z bardzo prostego powodu. Nie pojawiło się to dlatego, że z tego co się orientuję, misje bonusowe na te precursor orby są identyczne jak w jacku dwójce, więc nie rozumiem po co miałbym to samo pokazywać. Chyba że się okazałoby, że byłyby jakieś inne, specjalne, to wtedy najwyżej zrobię za jakiś czas odcinek dodatkowy, ale to dopiero za jakiś czas. Nie będę na razie póki co się na tym skupiał, bo trochę odpoczywam od trylogii Jacka. This is a Grand Prix qualifier, Jack. You must earn a gold medal in each qualifying race in order to be invited to the big event. Mhm. Teraz mamy Red Cup qualifier, tak, qualifier. I to jest w Crash City Circuit Race i to jest właśnie do Grand Prix kolejna plansza, którą moglibyśmy zrobić. Więc dlatego ja póki co zrobię a nie, nie mogę tutaj zeskipować, więc muszę chyba pojechać. Tak więc dobra, start, jedziemy z koksem. Nie ma to tamto. Jack, you're getting great points for the season, but I heard a nasty rumor that someone's throwing big money around hiring top mercenary drivers to race. Whoever it is, they want to beat us badly. I hear these new drivers are getting bonuses for kills. And I'm sure they wouldn't think twice about cheating to win. Oh, great! That's all we need! Uh-oh, here comes a rather large specimen now. Well, well, if it isn't the rat and his mangy animal. Oh, you're a riot! Have you met Miso's newest racer? This is UR86, the deadliest driver on the planet. Behind me, of course. 86 holds some of the top records for kills in a single event. Even I have to watch out for this one. Don't be shy. This bucket of bolts loves living things, so he can make them dead. Good luck out there. No. I Razer postanowił przedstawić nam naszego nowego dodatkowego przeciwnika, jakim jest UR86. Jest to po prostu robot, który przypomina mocno Crimson Guarda. Przepraszam. Tak, Crimson Guarda. No. Albo KG Robot, jak chcemy sobie go nazwać. No ale no niestety. Ale no niestety, kurczę pieczone. No tylko on z pozoru wygląda na takiego, bo w rzeczywistości to jest zupełnie inna postać. I ponoć został on nazwany najszybszym ścigaczem. Z czymś mi się ten tekst kojarzy. Ciekawe z czym. W każdym razie zasadą tych całych Grand Prix jest to, że... zasadą całych Grand Prix jest to, że mamy trzy okrążenia zamiast dwóch.
I tutaj, patrząc na scenerię, przez którą przejeżdżamy, to wydaje mi się, że przejeżdżamy w pewien sposób przez Haven City, tylko takie, kurde, znowu bardzo biedne tym razem Haven City. Bo z jednej strony mamy tutaj mosty, jakieś, kurde, budynki, nie budynki, a z drugiej strony trochę taka bieda piszczy przez tą lokację, tak mi się przynajmniej wydaje. No nie wiem, takie jest moje stwierdzenie, patrząc na to, co tutaj się dzieje. I z tego, co chyba się orientuję, to te Grand Prix mają tylko po jednym wyścigu. To nie jest tak jak Cup Race w Crashu, że macie po 4 wyścigi z tych całych mistrzostw i musicie zabrać daną ilość punktów. Chociaż nawet nie tylko w Crashu, bo pamiętam, że jeszcze jakaś inna gra miała coś takiego. I to chyba Looney Tunes Racing miało też te Cup Race'y właśnie w taki sposób zrobione, że miałeś na przykład 4 wyścigi i musiałeś przejechać tyle, ile tam trzeba było. And he's out of there! Hit the wall! Nara, Shift. Eluvina. Frajerze. No! To świetnie, że to zdarzy. Ale najgorsze jest to, że to jest ostatnie okrążenie, więc teraz no możemy przy okazji sobie zrestartować event, to jest akurat fajne. Więc jak będę naprawdę w bardzo kiepskiej sytuacji, to po prostu wcisnę restart i zobaczę się z wami pod koniec tej planszy, bo no nie ma co wam pokazywać cały czas tego samego, w kółko i wciąż. Bye bye, Bernie. No i elegancko, kurde, i frajer poszedł na inne miejsce. Więc teraz, kurde, Razer się zdenerwuje, że, kurde, wystawił tutaj swojego najmocniejszego przeciwnika. Znaczy, sojusznika, przepraszam. A my żeśmy go, jak sobie chcieli, to żeśmy go zdmuchnęli, kurde, jak świeczki na torcie urodzinowym. Ale porównanie, kurde, piękne. Na spontanie wyszło. Proszę bardzo. Elegancko. Pierwsze miejsce, Torn drugie, trzeci Shift, Cutter czwarte i pozostali. O, i śmietnik na piątym miejscu. A więc nara, śmieciu. No i tutaj mamy opis tego UR86. I będziemy mogli teraz sobie nim jeździć, ponieważ go pokonaliśmy, tak więc bardzo fajnie. No i to, mamy tutaj drugi Grand Prix zrobiony i został nam tylko ostatni Grand Prix na 50 medali. I wtedy będziemy mieli wszystko z bańki. Tak więc tu mamy, o, nowy nam wyścig doszedł, cóż za nowość. W Islands to mamy Mountain Top Highway, Frozen Speedway i Timberline Track. Teraz nie wiem, co zrobić. Czy zrobić tutaj Islands, czy wrócić do Spargus? Myślę, że najpierw zrobimy sobie to, skoro już tutaj jesteśmy. Nie przesadzajmy. Real neckbreaker. Lots of terrain shifts and challenging turn approaches. Look for a clean line through the rolling tundra and make jumps where you can cut corners. Have fun. Okej, turbodash. Nie wiem, nie pamiętam, na czym polega turbodash, więc zaraz zobaczymy, na czym tutaj polega. Okej, musimy zabrać power cell, elegancko. Zobaczę w ogóle, jak to się nagrywa. A, cały czas się nagrywa, 49 minut, elegancko. Dobra, więc musimy zbierać power cell teraz. Kto by pomyślał, kurczę pieczone, power cell? A po co to komu? Wiecie, co jest najgorsze? Że ja nie wiem, ile oni mają punktów.
Bo ja póki co mam punktów razy 3 i cały czas lecę na tym turbo. Nie, kompletnie powiem wam szczerze, że nie kumam tego. Sorry za takie... Ktoś mi jest w stanie wytłumaczyć, na czym polega to wyzwanie? Poza zbieraniem Power Celli? Ja kompletnie nie wiem, o co tutaj chodziło. Totalny leser ze mnie. We're live once again for the biggest sport on the planet. It looks like the competition's really heating up, as are the piles of smoldering wrecks on the side of the road. Stay tuned for all the fireworks. How does he get that sheen in his hair? I must know. I guess we'll see some pros out there today. Oh, joy. That Blitz fellow gives me the creeps. And the smarmy blighter's even worse in person. If only he were... Hey, people, did you catch my broadcast? You've got some serious competition today. People have been betting big. They say this championship's gonna come down to you guys and Miso's dream team. Still, the odds makers say your team falls short. That's because most fools haven't figured me into the mix. Sig! Is my camera out of focus? The great Sig has entered the competition. This is going to be better than I thought. But if you'll excuse me, I've got some real interviews to do. Yeah, you do that. Sorry I'm late for the party, guys. I heard about Crew's little potion. That's why I never drink on the job. I say, never trust a dead man. Don't worry, I'll help you get that antidote. Easy for you to say. Your life's not on the line. For my friends, it is. Good to have you back, Sig. Great to be back. Now let's see about this so-called competition. Sig dołącza do zabawy, proszę państwa. Tak jak pojawił się Pecker, tak teraz Sig się pojawił, więc Sig chyba będzie tutaj się z nami również ścigał. No coś niebywałego. No, mamy tutaj nawet opis Siga. Jeżeli nie kojarzycie Siga, to z Jacka 2 będziecie go kojarzyć i z Jacka 3. Wystarczy zagrać. Tyle mam do powiedzenia. Dobra, 9 na 15. Uuu. To jeszcze te nam tu zostały. I potem zostaje nam jeszcze... O kurde, w Crash City coś mamy. O Jezu, co tutaj nam doszło? A, Turbo Dash, dobra, to samo. Okej. Okay. Nawet nadal nie wiem, na czym to Turbo Dash polega, tak szczerze. Cały czas nie wiem, na czym to polega. Tylko wiem, że musimy zbierać Power Cell, ale to polega na tym, że nie wiem, my musimy jak najwięcej tutaj speedować? Bo sądząc po punktach, to tak mi się wydaje, że to jest kurde jak największą ilość punktów zdobyć za pomocą tego speedowania. Kurwa, zabrał mi Power Cella śmieci. O, bateria jest niska. Aha, i jak my tak speedujemy, to później ten Power Cell jest wysyłany i on uderza tych przeciwników. Dobra. Tu mówię, co jakiś czas pewnie będą delikatne cięcia robione, dlatego żeby nie było, że ja za często siedzę cicho. Wolę jednak, żebyście mieli dynamiczny trochę let's play. Co jak co, ale ja tak uważam i tak myślę, że jest słuszna to decyzja. Szczególnie, że i tak to są wyścigi, które sami widzicie, na czym polegają. I kurde, najlepsze jest to, że ja się pytałem kurwa Zakolnikowa TV, czy tutaj challenge się powtarza. On mi mówił, że się nie powtarza. No tu patrzcie kurde, jakie szydło z worka wyszło. Jak ja to zrobiłem? Jak? O, odblokowaliśmy nową tą trasę, Mar Coliseum, czyli Koloseum Mara. Wink, wink. Dobra, gdzie ono się odblokowało? A, tutaj się odblokowało, oczywiście, że tak. Ja pierdzielę, czy mi się dzisiaj w ogóle uda to skończyć? W sensie ten Red Eco Cup? Deathmatch, dobra, to już wiemy, na czym polega, nie musimy słuchać.
Może jak wszystko dobrze pójdzie, to się uda skończyć i kurde, będziemy mieli pierwszy Eco Cup zakończony. Wtedy będziemy mogli skupić się na Green Eco Cup i Blue i później na wielkim finale gry. Więc jeżeli wszystko dobrze, zgodnie spójdzie z planem, Co to za kurwa słowo spójdzie? Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to gierkę ukończymy sobie w jakieś 8 takich długich odcinków. Może. I potem szybko robimy zaginioną granicę. No, tak więc jak widzicie tutaj, nieważne czy jesteście dobrymi przyjaciółmi czy nie, Sig po prostu również przeciwko nam tutaj jest. Tak więc wszyscy przeciwko sobie uczestniczymy. Czy uczestniczy co? Wszyscy przeciwko sobie rywalizujemy. Jezus Maria, przez to, że ja kurwa po robocie tak długo spałem, bo ja w ogóle jakiś czas temu wstałem zanim zacząłem nagrywać, to tak dzisiaj mi się mózg zlansował, że ja kurde pieprzę jakieś kocopoły niezwiązane w ogóle, nie mające ładu ani składu. Ja pierdzielę. Tym mniej Michał śpi. No ale musiałem po robocie odezwać, no wybaczcie kurde no. Bez kitu. Już godzinę mamy na liczniku. Chciałbym, mówię, dzisiaj to skończyć, w sensie ten Red Gem Cup, bo wtedy, znaczy Red Gem, Red Eco Cup. Za duże przyzwyczajenie do Crash'a, kurde, z tymi Gem Cupami. Ashin, kurde, ile Ashin ma punktów? Ashin ma 4. Beautiful Crash. Ale szybko żeśmy zrobili 10 punktów, nice. Patrzcie kurde, nawet nie musiał czas minąć. Zobaczcie jak kurde ładnie lecimy z koksem. Znowu kurde złoty medal, same złote medale. No i teraz mamy chyba już tą dobrą ilość, czyli na 60 punktów. Cały czas nam brakuje tego. Dwóch teraz medali. Więc teraz tak, tutaj Crash City już mamy zrobione wszystko w Crash City. W Haven City tutaj mamy Sewer Raceway. Sewer Raceway. A, czyli to jest po prostu zwykły wyścig, okej. Czyli tutaj będziemy musieli przejeżdżać przez kanały. Jak totalne śmierdziele. Ojoj. Będziemy jechać kanałami. Cóż za wspaniały poziom. Jak Sewer Speedway dosłownie. Po tym wyścigu zrobimy sobie tego, Grand Prix. I potem już pozostały nam ostatnie poziomy i będziemy mogli chyba przechodzić na Green Eco Cup. Więc lecimy na następne kurde mistrzostwa. Bo tu już będziemy mieli wszystko zrobione. Sweet Elimination. Rozpierdzielają mnie te teksty. Dobra, i to jest chyba jedna z tych krótszych map, bo ja tu widzę, że już mamy metę. Tak, patrzcie, minuta 24. Ej, to jest krótsza mapa. Dobrze. A nie. Tu będzie... Czekaj, dobrze mówię? Nie. Jezus, myślałem, że to jest jedna z krótszych map, a to się okazuje, że to jest długościowo chyba podobna. Jezus Maria. Ja w ogóle współczuję sobie, że to będzie mi się tak długo renderować, aczkolwiek mam na to sposób. I dzisiaj w ogóle przed streamem przysiądę i to szybko kurde zmontuję. I po prostu sobie z rana to, jak stanę z psem, to zacznę renderować i tyle.
No i co teraz? O, tu jest. Czyli kurde, jednak myślałem, że długościowa trochę krótsza plansza, a tu się okazuje, że jednak nie i masz ci babo placek, kurde. No masz ci kurde cholerny babo placek. No sick, frajer kurde. Niby taki dobry kolega frajer się okazał. Śmieć. Wszyscy to są kurde śmietniki. Niby tacy wszyscy dobrzy przyjaciele, a rywalizują przeciwko sobie. Po co to komu? Po co? Na marnego, kurde, nie wiem, udowodnienia, że jest się zajebistym? Proszę was. No! Znowu, kurde. Taki kolega, kurde. Tak z nami piątki przybijał. O, jasne. Nóż w plecy nam wbił, kurde. Śmiecił. Śmiecił jeden. Dlaczego się tutaj nie rozumiem? Przejeżdżamy obok linii startu i teoretycznie powinien być koniec wyścigu. Czegoś tutaj kurde nie rozumiem. Bez sensu, ale dobra. Nie będę tutaj doszukiwał się jakby drugiego dna w tym, bo ważne, że jesteśmy pierwsi teraz. To jest w mojej opinii chyba bardzo ważne. Nawet nie chyba, bym powiedział, że bardzo, bardzo, bardzo ważne. Jedźmy na totalnym speedzie. Oje! Yeah, dobrze! O, Shiv kurde na naszej dupie siedział, Sig był trzeci, Ashlyn czwarta. Gdzie w ogóle się... Co się z Tornem stało? Torn już nie uczestniczy? Czy mi się tak wydaje? Hey, Pally, how's about a new set of wheels? Dziwna sprawa. 9 na 9, 18 na 18, więc teraz... Oh yeah, mamy to odblokowane. Oh yeah, Grand Prix. The Red Cup Grand Prix. In this challenge, you'll have to compete in three events in a row. Kras, Pardus, Salt. Score to win it all. Don't panic if you fall behind in the earlier rounds. It's the final score that counts. Look out for UR86 on the track. He'll be your toughest competition today. Okej. Okay. Kras, Pardus, Saltren City. I to co, będziemy mieli trzy te? Trzy plansze teraz? All the racing action as close as it gets. Yes, indeedy. The winner here will move one step closer to qualifying for the big championship race. But that step could be right off a cliff. UR86 has never lost in this event before, and the crowd is screaming for another mechanical mashing here today. Look at 86's confidence, his poise, his game face is just rock solid. Yeah, well, he's a robot. What do you expect? We're dead. Watch yourself out there, Jack. He can really light up a track, both with his speed and his weapons. Let's melt this sucker. This is the Red Cup. Okay, Circuit Race. No to jedziemy z Koksem, kurde, w Crash City. Dobra, kto tu z nami jedzie? Sig, UR86. Okej, okay, dobra. To musimy uważać w każdym razie. No, póki co mamy trzy okrążenia. Znaczy póki co, ogólnie w tych Grand Prix mamy trzy okrążenia, więc... Sweet Elimination, po raz kolejny. Oh yeah. Ale tu już jechaliśmy ten wyścig. LOL, myślałem, że to ten. Myślałem, że kurcze pieczone to jest coś innego, a tu... A to cały czas ta sama plansza, kurde. Ale muza tu kurde fajna leci. Turururu. 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 Mam w ogóle ten telewizor podgłośniony na, nie wiem, 1%, a kurde słyszę doskonale tą muzyczkę. W ogóle czwarty jestem, czemu? A za co to?
Aha, bo oni skrótem pojechali. Aaaa. No ta, przecież kurde lepiej skrótem pojechać. Ja jestem kurde Bobek i jadę sobie zwyczajną trasą, a nie skróty. To ja nie jestem jak wy kurde śmietniki, żeby skrótami jechać. Ja mogę tak jechać, dla mnie to nie jest problem, nie jest to dla mnie ujma, jak nie dla, nie tak jak dla co po niektórych kurde. A jedziemy w lewo, ja nie będę jechał w prawo, a co? Ja se pojadę normalnie. Oni se niech jadą skrótami, niech się kompromitują jeszcze bardziej. No, Cutter oczywiście musiał również dodać swoje 5 groszy, bo nie mógł się powstrzymać, żeby nie skorzystać z okazji. O. No, ale ten to szybko, kurde, zostanie wyeliminowany. Ten UR86, jak tylko go dopadnę. Ja już go nawet dopadłem. Dobra, to w sumie oni nie mają problemu tak robić, więc ja tym bardziej nie będę miał problemu tak robić. I jedziemy skrótem, o ile go znajdę. Kurde, no nie gadaj, że jestem drugi. Aha, i możemy kontynuować, czyli dobra, czyli teraz będzie tak, że będziemy przez... O, Spargus City, elegancko. Dobra, czyli to jest jak zwykły Gem Cup, czyli zwykłe po prostu mistrzostwa. Okej, ja mam 8 punktów, on ma 10, więc teraz musimy w tym wyścigu być pierwsi, żeby pokazać mu, gdzie raki zimują. Ja wtedy będę miał 18, a on będzie miał nie wiadomo ile w sumie. I tak też zrobimy, tylko musimy się teraz mega fest skupić. Więc póki jedziemy znowu w mapy, które już i tak zwiedzaliśmy, to może po raz kolejny sobie porozmawiamy na jakieś tutaj lightowe tematy. Tak więc... wow! No za miesiąc już święta, moi drodzy. Cieszycie się? Cieszycie się? Mam nadzieję, że tak. No ja się bardzo cieszę, muszę przyznać. To naprawdę będzie coś pięknego. Ja uwielbiam święta. Jest to świetny okres. Szczególnie, że nie tyle co spędzacie czas z rodziną, co jest oczywiście bardzo fajne. Co jeszcze, no po prostu się, no można nawpierdzielać dużo sałatek, ryb, innych tego typu rzeczy. No ja co roku mam na przykład sałatkę warzywną. Albo niemiecką. To jest coś, kurde, na co ja zawsze czekam. Wiadomo, no można zawsze, kurde, w ciągu normalnego okresu sobie to robić. To nie jest jakby mus, żeby to robić na święta, ale jakoś tak przyjęło się u nas, że takie rzeczy po prostu na święta u nas bardziej goszczą niż na co dzień. Może to dla niektórych być dziwne, ale u nas jest taka tradycja, że to bardziej takie potrawy, takie smakołyki są serwowane na okres świąteczny, jeżeli tak bardziej na co dzień. Ale to mówię, jeżeli kogoś to dziwi, no to cóż. O, power up ktoś zostawił. Ktoś odpalił. O, sick! Koleżko ty. Ale wiecie, co jest dobre? Ten cały UR86 nie jest pierwszy, on jest czwarty, więc teraz on będzie miał mniej punktów, jeżeli tak będzie trzymał swoją pozycję. I bardzo dobrze. Śmieciowi się nie należy pierwsze miejsce. O, power slajdujemy przy okazji sobie, jak widzicie.
Co prawda nie jest to power slide, jak sami wiecie już gdzie. No ale można powiedzieć, że to taki mocny driftik jest. A za drifty też jest całkiem spoko. To będzie jeden z dłuższych odcinków, bo to już mamy godzinę 14 na liczniku. Tak więc no, będzie to długi odcinek, proszę państwa, długi odcinek, ale przynajmniej zrobimy to, co powinniśmy zrobić już wcześniej. Znaczy no wcześniej by nie dało rady, no bo kurde. Jednak patrząc na to, jak tutaj plansze potrafią być długie, to się wcale nie dziwię, nie? Dobra, dobra. Póki co niczego nie ruszam. Patrzcie, jaki kurde power slide. Kurde. Sik mi na dupie siedzi, niedobrze. Nie podoba mi się to. Co to było? Co to było? Masakra. Dobra. 8, mam 18, 18, 12, 6, 6, 2. Dobra, czyli teraz tak. Nie wiem, który on był, ale on ma 18 punktów, ja mam 18, czyli mamy remis teraz, więc teraz musimy w tym ostatnim wyścigu dać z siebie wszystko. I tu jest jedno okrążenie. Co? Tylko jedno okrążenie? Oś ty kurde. Przepraszam, teraz to trzeba się skupić i to naprawdę fest. Skupić. Więc jedziemy z koksem. Na samych turbosach. Jezus Maria. No czegoś takiego to ja się nie spodziewałem. Wiecie co jest najgorsze? Że teraz może się okazać tak, że komputer będzie znał każdy secret. Sekret w sensie, no chodzi mi o skrót bardziej. I może być tak, że on mnie wyprzedzi, nieważne już kto, nieważne czy to Ashley, czy to Shift, czy to będzie UR86. Mogą mnie wyprzedzić jakimś skrótem, o którym ja mogę nie mieć pojęcia. I w ten sposób mogę przegrać. A tego nie chcę. Ojoj, tego bardzo nie chcę. Teraz mam pewne obawy, bo jeżeli wcisnę restart event, to nie chcę, żeby to od początku się wszystko zaczęło. O nie, on jest pierwszy. Widzicie to? Ten frajer. Dobra, padł frajer. Jedziemy. Na pierwszym miejscu, walczymy o swoje. Korzystam tutaj z jak największej ilości turbosów. Bo to po prostu woła o pomstę do nieba, co tu się odpierdziela. Znowu, znowu, znowu. Dobrze. Jest. Kurwa, on mi na dupie siedzi znowu. Niech on będzie tam, nie wiem, piąty albo szósty. Niech wypierdziela daleko w pole. On nie może być drugi, bo jeżeli on będzie drugi, to już jest po mnie, jeżeli chodzi o punktację.
No niech se tam siedzi, kurde, na dole, w rowie mariańskim. O Jezus Maria. Oj, 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 oj. To jest naprawdę masakra, co tu się odpierdziela. I nie, nawet nie wiedziałem, że to jest w kolejności takiej, że od trzech okrążeń do dwóch po jedno okrążenie. Że gdyby to było więcej okrążeń... Ludzie, gdyby to miało więcej okrążeń, to ja bym był w stanie, kurde, tutaj z palcem w dupie to sobie przejść i mieć wywalone. No kurde! Jak ja miałem tego uniknąć? Ciskałem wszystko. O, jeszcze zajebiście, kurwa. O Jezus Maria. O. Move that pile of junk. Sorry, but I always win. Oh! Szybko, szybko leczymy się. Dokładnie. Musimy być pełne zdrowie. My jesteśmy pierwsi i tak niech pozostanie. No nie, on na dupie znowu siedzi, kurwa. Dobra, jedziemy z Krutem. Wygląda na to, że odkryłem tutaj jakiś skrót. Dobra, jak stoimy z punktacją? Prześcignąłem go dwoma punktami. How exciting! That was a big win for the newcomer, my fine feathered friend. We're going to have to pay more attention to this boy. I've done some digging, G-Baby, and I've uncovered more information about the rumors of that big underworld bet. Someone is manipulating the sport. You know, I've been covering this sport for decades. Do you honestly think you can come onto my show and make me look like a fool? Well, you. Street Grinder, proszę państwa, druga klasa, mamy drugą klasę już odblokowaną, elegancko. O kurde, the Hammerhead. Nice. No i mamy tutaj już Green Eco Cup odblokowany. Ale my jeszcze będziemy musieli tutaj wrócić i porobić te tutaj poziomy. Tam mamy 3, 6, to jest 57. A tutaj co to będzie? Death Race. Dobra, to myślę, że to na szybkiego zrobimy te wyścigi. Tak mi się wydaje. I wtedy, znaczy wyścigi, te challenge'y zakończymy. Death Race, dobra. Jedziemy z Coxem. A, to jest to. Dobra, czyli teraz tu już mamy spokój, kurde. Patrzcie, patrzcie na to, jak będziemy sobie punkty wbijać. Teraz musimy, kurde, ile? 100 do brązu? Kurde, ale się cenią. W Spargus City to co robimy? A kurde, widzicie? Zwiedzamy, kurde, nasze miasto Spargus City. Od tego się, kurde, Jack Trójeczka zaczął, proszę państwa. Spargus City. Damus. Piękne misje u Cleavera. Cleaver, który chciał zjeść Daxtera. Coś niebywałego. Ratowanie Ashlyn przed maruderami. Piękne czasy. Co z tego, że to było w tym roku robione? W sensie, no w tym roku robiłem Let's Play, no. W
okresie letnim. Bo jakoś w lipcu chyba zacząłem Jacka trójkę i skończyłem jakoś w sierpniu. Całkiem szybko w ogóle sobie z tym Jackiem trójką poradziłem. Najdłużej to mi ten, dwójkę szedł. No ale wiadomo, dwójka dlatego, bo jest długą grą. O nie. Tutaj mogą być delikatne ścinki, dlatego że gra przez to, że chodzi jak chodzi na PS4, to przez to, że za dużo się dzieje na ekranie, to bardzo często ma spadki FPS-ów. Więc musimy się niestety na to przygotować, że tak właśnie się będzie działo. Silver to jest 140, ale my chyba zrobimy golda znowu. Tak mi się przynajmniej wydaje. No to za łatwo się robi, kurde, te goldy, tak szczerze powiedziawszy. Myślałem, że to będzie bardziej trudne, ale jak widzicie, to się mega prosto robi. Patrzcie, ile nam zostało. Zostało nam z jakieś mało sekund do końca. My już mamy golda w zasadzie zdobytego. Gdzie normalnie by się to nie udało, nie? W rzeczywistości. Mamy nawet większą ilość punktów niż powinniśmy mieć, tak by the way. 213, dobra. Elegancko. To będziemy mieli już z głowy wtedy ten poziom. I jak stoimy? 54, czyli teraz tak. Tu mamy 12 na 12, 18 na 9. Teraz tutaj nam zostało Frozen Speedway, tylko to jest wyścig? Death Race, dobra, chyba same Death Race'y mi zostały. Dobra, więc zrobimy sobie te Death Race'y. Chyba, że ostatni to będzie wyścig, ale mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że wszystkie wyścigi tu już mamy zaliczone i nie będziemy musieli się babrać w tym gównie. 300 na brąz? O kurde. Ale się wysoko cenią teraz, patrzcie. Patrzcie na nich, patrzcie jak się wysoko cenią teraz. 300 na brąz? To nie do pomyślenia jest. A coś tam, to jest ta mapa Ej, to jest... My przecież robiliśmy ten poziom kiedyś. Znaczy kiedyś, no wczoraj. To niezłe kiedyś. To był jako poziom treningowy. Lol. Lol, serio, kurde, to był poziom treningowy przecież. Tu większość tych Death Race'ów to jest z tych plansz treningowych. To 5, kurde. Wiecie co? Ja wiem, że to może chamsko zabrzmi i tak dalej, ale ja myślę, że tutaj bym chyba cięcie zrobił. Ja bym z wami się zobaczył pod koniec już tego. Tak mi się wydaje, że chyba będzie nawet lepiej. Bo to wszystko wygląda tak samo. Ta cała plansza nie różni się jakby niczym, tylko tym, że w zasadzie robimy coraz to większe kółko znowu. Wy to już zresztą też widzieliście, więc myślę, że zrobimy cięcie sobie. A co? Bo i tak nie mam za bardzo tutaj co do komentowania, tak szczerze przy okazji.
No tu się nie udało mi zdobyć tego golda, ale przynajmniej jest silver. O Jezu, nie to. End event. Dobra, A, 2 na 3, no tak, oczywiście. Hello, cherries. You about to experience my kind of drive. Full rush hour, co to jest? This is the rush hour challenge, and the object of this little Sunday drive is to ram as many other vehicles as you can. That's right, smash and crash anything that moves on the track. They'll be coming at you head on, so be ready to jive while you drive. The more cars you bust up, the better your points. Go get them, Chili Pepper! Okay. Nie wiem, na czym to w ogóle polegało, coś Sik nam tutaj tłumaczył, ale nie ma, no co tu chodzi. A, chyba wiem, o co chodzi. Ta, dobra, będziemy musieli na czołówkę lecieć z tymi pojazdami. Im więcej pojazdów, tym będzie lepiej. Okej, okay, kumam, o co chodzi, kumam. E, ciekawe nawet, kurde. To ostatnie wyzwanie tutaj to jest mega, kurde, ciekawe. A tam zrobimy sobie... Ja przynajmniej sobie zrobię ten wynik poprawię poza anteną. Wiecie, o co chodzi, bo tam silvera dostałem, a skoro już robimy z tymi goldami, to już niech będą te goldy, przynajmniej tutaj. A w pozostałych tam światach to mi już jebie, to tak szczerze. Ale skoro już tutaj zacząłem tą passę tych złotych medali, no to niech będzie. Silver za 140, przynajmniej mamy już jasno wyklarowaną sytuację, o co chodzi. To chyba czas będzie tak długo leciał, aż ten, znaczy wiadomo, no, aż się nie skończy, ale wydaje mi się, że po prostu, jeżeli zdobędziemy golda, to wtedy z automatu się kończy event. Tak mi się wydaje. Godzina 32, Jezu, półtorej godziny już mamy. Jak widzicie, no kurde, im dłuższa sesja, tym... Ja sobie będę musiał chyba, kurde, zapisać jakieś tematy albo coś, bo... im dłużej nagrywasz, tym... Jak nie chcesz komentować tylko i wyłącznie gry, to trochę ciężko jest ci znaleźć tam z głowy, wymyślić jakiś temat, więc... Ja chyba na przyszłą sesję sobie po prostu przygotuję jakieś ciekawe tematy, na które będzie można sobie porozmawiać. Bo to serio... Jest żenada, że po prostu ja muszę tak... liczyć trochę na to, że ja sobie coś tam w głowie znajdę i tyle, nie? Gdzie ja zawsze na spontana potrafię robić rzeczy, a tutaj to po prostu wyszło szydło z wora, że nie zawsze. Bo to też zależy od gierki jednak, no bo wiecie, jak grasz po dłuższej tak naprawdę przerwie w taki tytuł, gdzie w życiu bardzo mało w to grałeś, no to nie ma co się dziwić. Gdybym więcej grał w tę gierkę, to bym pewnie miał tutaj więcej co do pogadania. Dobra, gold już mamy pewny. To już jest bardziej niż pewne, że mamy golda. No, i elegancko. Ale ten to menu. No dobra. I wygląda sprawa tak, że po prostu tu będziemy musieli zdobyć ten jeden złoty medal. I wtedy będziemy mieli wszystko zrobione tutaj na 100%. Ponieważ Red Eco Cup mamy już w zasadzie ukończone. Teraz będziemy mogli robić wyścigi klasy drugiej i ogólnie klasę drugą, tak więc bardzo dobrze nam idzie. Teraz tak, profile, save. 24%, kurde, tu żeśmy ładnie pocisnęli dzisiaj. To żeśmy ładnie pocisnęli. Dobra, nie mam nic więcej do dodania, to by było na tyle. To byłem ja, to byliście wy. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli jesteście nowi, po więcej. I ogólnie, jeżeli śledzicie moje poczynania, moi tutaj widzowie, to zostawcie łapeczkę w górę, jak się spodobało. Zapraszam nowych widzów do socjale, linki są pozostawiane w opisie. Grupa na Facebooka, Discord itd. Na Instagrama również zapraszam, ponieważ tam daję informacje o nowościach, jakie będą na kanale, jak i nie tylko. To by było na tyle. Na razie, trzymajcie się i cześć!